Thanks for joining us, guys. We'll start questions now. Okay, guys, we'll be wrapping up now. Thanks very much. Dziś wszyscy poświęcają mu szczególną uwagę. Zobaczymy zawodnika niedawno sprowadzonego, który ma być wzmocnieniem zespołu. Czy potwierdzi swoje możliwości? Przekonamy się już wkrótce. Witamy Państwa jak najserdeczniej z londyńskiego Stamford Bridge, gdzie mamy bardzo angielską pogodę. Mówiąc krótko, pada. Przy mikrofonie witają się z Państwem Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Mało jest przecież w futbolu okazji tak radosnych, tak wyczekiwanych i poprzedzonych tyloma spekulacjami, jak rozpoczęcie rozgrywek angielskiej Premier League. Chelsea zmierzy się z Leicester City. Każdy kibic piłki nożnej wie, czym jest ten specyficzny głód futbolu, który trawi nas poza sezonem, bo spotkania towarzyskie to jednak nie to samo. Oczekiwanie wreszcie dobiegło końca i znowu możemy cieszyć się walką o ligowe punkty. Dobrze próbował, ale stracił. Vardy. Precyzyjne podanie górą nad obroną. Świetne! Vardy. Bramkarz dziękuję mu za tę interwencję. Uderzenie w stronę bramki. Wydawało się przez chwilę, że będzie bramka, ale bramkarz zdołał złapać piłkę. Będzie sam na sam z bramkarzem. I jest gol, proszę Państwa, ależ otwarcie. Mamy pierwszą, jakże ważną bramkę tego spotkania. Jeszcze raz widzimy powtórkę bramki. Co tu dużo mówić? Dał sobie zabrać piłkę jak dziecko. Szkolny błąd, za który cenę zapłaciła cała drużyna. Jest 1-0, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. No i udało się odzyskać piłkę. Yuri Tielemans. Piłka u Ricardo Pereiry. Przed dzisiejszym meczem w każdej z gazet była... Niesamowicie to zrobił, spójrzmy! Mamy bramkę, wyrównanie, a jest to właściwie dopiero początek meczu. Rzeczywiście, od pierwszych minut spotkania mamy tu widowisko, które trzyma w napięciu i nie pozwala oderwać wzroku. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności.
podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy i zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Trener jest naprawdę wściekły z tej utraty prowadzenia. I mamy wyrównanie w tym meczu. 1-1. Werner. Na Amex Stadium doszło tymczasem do zmiany wyniku. Mamy pierwszą bramkę dla zespołu Brighton & Hove Albion. Obecny wynik brzmi 1-0. Jest 26. minuta meczu. Dziękuję za nowiny. Zbyt głębokie dośrodkowanie. Jak widzimy, bramkarz nie miał żadnych problemów z wyłapaniem piłki. Będzie okazja do kontrataku. Muszą szybciej wracać, bo rywale mogą to wykorzystać. Piękna interwencja. I mamy rzut rożny dla Chelsea. Zobaczymy, czy to wykorzystają i będą prowadzić w tym meczu. Dośrodkowanie z rożnego w 16. Wybija tę piłkę daleko, jak najdalej od własnej bramki. Strata, ale trzeba pochwalić atak. No, ma miejsce na skrzydle. Ma miejsce, by dośrodkować. Dobrze, do przodu. Wysoki pressing się opłacił. Ewidentny faul, ale sędzia pod... Czy będzie prowadzenie? Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Pewna interwencja bramkarza wyjaśnia sytuację. Zbiega teraz w pole karne. Strata i przy piłce rywale. Bramka wisi w powietrzu, ale w tej sytuacji to golkiper był górą. Zobaczymy, jak długo utrzyma się ten remis. Krzysztof Piątek. Okazja, ale przejmuje piłkę w polu karnym. Rzut wolny, niebezpiecznie blisko bramki. Dobra pozycja do strzału. Nieraz już pokazywał, że potrafi stąd dobrze uderzyć. Czy da im prowadzenie? Spójrzmy raz jeszcze na tę bramkę z rzutu wolnego. Pięknie to uderzył, mocno, pewnie. Wiedział doskonale, co chce zrobić. Przeniósł piłkę nad murem, a ta poleciała praktycznie po prostej. Wspaniały strzał. Wynik 2-1 jeszcze o niczym nie przesądza. Świetny odbiór. Jest 2-1 po pierwszej połowie. Chyba nie ma lepszego momentu na objęcie prowadzenia, strzelając gola do szatni. Gospodarze właśnie to zrobili. Daje im to odrobinę spokoju, jako że wyjdą na drugą połowę ze świadomością, że to goście muszą teraz odrabiać stratę. I zaczęli drugą połowę meczu. Przy piłce teraz Chelsea.
Zawodnicy Chelsea pozwalają... Dobrze, wbiega na wolne pole. I gol, proszę Państwa! Opłaciło się pracować w odbiorze już na połowie przeciwnika. Drużyna nie wycofała się, odzyskała piłkę, zanim obrona zdążyła się zorganizować i wykorzystała sytuację. Słowa uznania za wykończenie akcji, ale wszystko zaczęło się od tego odbioru. Przysnął obrońca, nie utrzymał piłki i to nie mogło się skończyć inaczej. Nieraz widzieliśmy pogoń za wynikiem przy dwubramkowej różnicy. Zobaczymy, czy i tym razem jest 3-1. Bardzo wiele się ostatnio mówiło o dopiętym transferze. Ciro Immobile przeszedł do Realu Madryt z Lazio. Taki zawodnik będzie na pewno sporym wzmocnieniem. I teraz jest przed nim szansa. Musi strzelać. Gol! Vardy strzela bramkę. Naprawdę znakomite wykończenie. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. Obrona popełniła błąd, który skwapliwie wykorzystał. Co tu dużo mówić, świetna indywidualna akcja. Pokazał pełnię swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. Jest 3-2, a to oznacza, że będziemy dzisiaj świadkami zaciekłej walki. Kiepskie krycie, no i napastnik teraz urywa się obrońcy. Przerwał groźną akcję, ale niezgodnie z przepisami, pewnie będzie kartka. Arbiter nie wahał się ani chwili i sięgnął po żółtą kartkę. A faulujący przyjmuje karę spokojnie. Dobrze, do przodu. Mocne udane wejście. James Maddison. Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Świetnie to zrobił. Werner! Ach, nie ma bramki. Wielu kibiców już pewnie widziało piłkę w siatce. No, sytuacja była wyborna. Niewiele takich mogą jeszcze mieć, a tak dalej muszą się mieć na baczności. Jurij Tielemans. Widzimy tu, jaki będzie kolejny mecz Premier League. Chelsea zmierzy się na wyjeździe z West Hamem United. Angielska Premier League należy do najsilniejszych lig europejskich. Nie mogę się doczekać komentowania tego spotkania. Dobrze rozwija się ta akcja. No brawo, świetne wyjście z wodem. Będzie okazja do kontrataku. Ależ tam się przedarł. Diogo Jota. Fantastycznie to rozegrali. Zabójczy atak z kontry. Obrona kompletnie nie była gotowa na tak błyskawiczną odpowiedź. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Sprytnie zwiódł obrońcę i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. 4-2. Jaki następny mecz zagra Leicester City? Zmierzą się z Evertonem, a będzie to mecz w rozgrywkach Premier League. Nie będzie to dla nich bułka z masłem, to nie ulega wątpliwości, ale też nie jest to przeszkoda nie do przejścia. Myślę, że odpowiednio zmotywowani powinni sobie dać radę. Tak, zdecydowanie potrzebują trochę świeżej krwi, jeśli chcą w tej drugiej połowie doprowadzić do wyrównania. NDD. Ładnie się przedarł, co z tego wyniknie. No, brawa dla bramkarza. Wygrał ten pojedynek, chociaż strzelec zmarnował świetną okazję. Kiedy trafia się okazja, sam na sam golkiper powinien być bez szans. Ale skoro... No, strzał główką, obroniony, pewna interwencja. Powinni szukać innych sposobów. Takimi uderzeniami golkipera nie pokonają. Ależ wywiódł obrońców, no ma niepowtarzalną szansę. No, groźnie, pachnie bramką. Gol! Rewelacyjnie to zrobili. Kibice szaleją.
Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy. Zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Dobre, skuteczne podanie. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Będzie zmiana, trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. Był faul i rzut wolny. I pozostaje 8 minut do końcowego gwizdka sędziego. Rzut wolny dla drużyny Chelsea. Sędzia przywołał gracza do siebie, no i go upomniał. Teraz musi mieć się na baczności. Diogo Jota. Adnan Januzaj. I wyłapał tę piłkę. Chelsea źle i przejmują rywale. A Jose Perez. Czekamy na dośrodkowanie. Ricardo Pereira. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Dobrze się znalazł bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Kovacic. Ostatnie 60 sekund. Tyle dzieli nas od gwizdka kończącego drugą połowę spotkania. Kapitalnie to zrobił. Chyba będzie gol. No i powstrzymał akcję. Sędzia gwizdze po raz ostatni. Chelsea inkasuje 3 punkty. Idealna inauguracja sezonu. Zgarniają komplet punktów w pierwszej ligowej kolejce i nabierają rozpędu na resztę rozgrywek. Just a moment of your time. No further questions, thanks.
Okay, welcome. That's all we have time for today. Thank you. West Ham rozpoczyna grę od środka. Groźnie, ale zdążyli na czas. Chelsea straciła piłkę. Czy będzie prowadzenie? A mamy to! Mamy pierwszą bramkę tego spotkania. Lepszego początku naszego dzisiejszego meczu chyba po prostu nie mogliśmy sobie wymarzyć. Krzysztof Piątek. Werner teraz ma piłkę. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny. Czekają na błąd rywala. Spalony trochę zbyt szybko ruszył do przodu. Thiago Silva. Mark Noble. Ładnie teraz górą. Dobrze przejął piłkę przy bocznej linii boiska. Azpilicueta. Kante. Werner teraz ma piłkę. Budują przewagę na połowie rywali, cały czas myśląc o strzeleniu wyrównującej bramki. Koniuszkami palców sięga tej piłki. Tak, nie ma wątpliwości, będzie rzut rożny. Zaraz może być remis. Świetnie zablokował to uderzenie. Dobrze pomyślane, ale niedokładne zagranie. Przejmie to bramkarz. Żiniak. Pablo Fornals. Dobrze, wygrał to starcie. Werner. Precyzyjne podanie górą nad obroną. Świetne! Łukasz Fabiański łatwo poradził sobie z tym strzałem. Ryan Fredericks ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Ondrej Pierzyniak. Mazułaku. Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Zostawili mu miejsce na skrzydle. Thank you.
Druga połowa już rozpoczęta. Chelsea musi pokazać inne oblicze, bo na razie przegrywa. Thiago Silva. Werner. Dobrze, przebił się. Gol dla Chelsea, proszę Państwa, i mamy remis. I mamy wyrównanie w tym meczu. 1-1. Dobre przejęcie podania w środku pola. Broni się przed rywalem. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Nie dawali rywalom ani chwili wytchnienia, aż wreszcie zdołali odebrać im piłkę. Ben Chilwell. No, może być groźnie, Chelsea atakuje. Timo Werner. Brawa za to przejęcie w polu karnym. 15 minut drugiej połowy już za nami. Wychodzą do kontrataku. Byłaby ładna kontra, ale nie udało się. Teraz górą, ładnie. Będzie chyba podawał. Adnan Januzaj. Bramkarz pewnie chwyta. Werner. Hakim Ziyech. Piłka poza boiskiem. Chwila oddechu. Grę zaraz wznowi bramkarz. Żiniak. Co teraz wymyśli? Wciąż remis, ale mozolnie konstruują atak pozycyjny. Kante. Kante ma teraz piłkę. Świetnie dzisiaj rozprowadza piłkę. Doskonała skuteczność podań. Dawson. I od końcowego gwizdka arbitra dzieli nas 10 minut. Rozpoczynają ostatnią akcję meczu. Kto wie, może ta akcja przyniesie im bramkę. Piłka poza boiskiem i będzie rzut rożny. Piłka w pole karne, są tam koledzy. Ziyech. Przy piłce Havertz. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Ziyech. Przy piłce Azpilicueta. Koniec spotkania. Obie drużyny muszą zadowolić się remisem. Mieliśmy w tym spotkaniu zwroty akcji. Obie drużyny stwarzały sytuację, więc myślę, że ostatecznie to sprawiedliwy wynik.